Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem wam o czasach, kiedy królem Polski był August II Mocny, z krótką przerwą na rządy Stanisława Leszczyńskiego. A tak dokładniej, plan naszej lekcji wygląda następująco. Punkt pierwszy, elekcja w 1697 roku. Punkt drugi, zakończenie wojny z Turcją. Punkt trzeci, dzieje Polski w czasie Wielkiej Wojny Północnej. Punkt czwarty, nieudane próby zbudowania w Polsce monarchii absolutnej. I punkt piąty, utrata przez Polskę suwerenności i protektorat rosyjski nad Rzeczpospolitą. W 1696 roku umiera Jan III Sobieski. Rok później mamy elekcję. Wydawało się początkowo, że takim kandydatem naturalnym będzie najstarszy syn Sobieskiego, Jakub, jednak bardzo szybko się okazało, że Jakub Sobieski nie może liczyć na poparcie większości szlachty. Z czego to wynikało? Wynikało to i ze spadku popularności jego ojca. Jan III Sobieski, kiedy umierał, już niewielu pamiętało jego zwycięstwa pod Wiedniem czy Chocimiem. Wielu pamiętało nieudane wyprawy na Mołdawię. Wielu obciążało Sobieskiego winą za narastający kryzys wewnętrzny Rzeczpospolitej. Jakub Sobieski też był młodym człowiekiem, który niespecjalnie w czymś się wykazał w życiu. Jak uważają historycy, był dość przeciętną osobowością. O tym, że nie miał jakichś wybitnych talentów, może świadczyć fakt, że pod koniec swojego życia Jan III Sobieski chciał odsunąć Jakuba Sobieskiego od sukcesji. Ojciec uznał, że lepszym kandydatem na króla Polski będzie jego młodszy brat, Aleksander Sobieski. Jakub Sobieski nie zyskuje poparcia szlachty. Wydaje się więc, że królem Polski zostanie kandydat orientacji profrancuskiej Franciszek Conti. Znaczna część szlachty popiera Franciszka Contiego. W pewnym momencie prymas Radziejowski ogłasza nawet Franciszka Contiego królem Polski, ale wkrótce potem na polu lekcyjnym ogłoszono królem Polski innego kandydata, elektora saskiego Fryderyka Augusta. Dochodzi więc do podwójnej lekcji. Zdaniem wielu historyków Franciszek Conti był tym władcą, który został wybrany przez Rzeszę Szlachecką, natomiast August II zawdzięczał swoje zwycięstwo w dużej mierze poparciu sąsiadów, czyli Rosji i Austrii, które nie chciały, aby władzę w Polsce przejął kandydat francuski. Bały się, że oznaczać to będzie wycofanie się Polski z Ligi Świętej, zawarcie przez Polskę pokoju z Turcją. Przypominam, że wtedy jeszcze trwa wojna Ligi Świętej przeciwko Turcji. W bardzo wielu podręcznikach taka jest właśnie narracja, że królem Polski wybranym przez szlachtę był Francuz Franciszek Conti, natomiast August II był uzurpatorem, który no, dzięki poparciu sąsiadów i własnej przebiegłości tą koronę zdobył. Dzisiaj część historyków neguje ten pogląd. Józef Andrzej Gierowski, wybitny znawca epoki, twierdzi bowiem, że wyglądało to trochę inaczej, że rzeczywiście początkowo Franciszek Conti cieszył się dużym poparciem szlachty, ale później to poparcie szlachty zyskał Fryderyk August i że tak naprawdę wybór Fryderyka Augusta był wynikiem przekonań większości szlachty. O tym, że Gierowski może mieć rację, świadczy bardzo małe poparcie dla Franciszka Contiego, kiedy on potem próbował tą władzę w Rzeczpospolitej przejąć. Czym więc miał Fryderyk August pozyskać Rzesze Szlacheckie? Czym więc miał zyskać popularność wśród mas szlacheckich? Po pierwsze, nie szczędził pieniędzy i własnych. Saksonia była krajem niewielkim, ale dość bogatym. Ponadto, jak już mówiłem przed chwilą, i Habsburgowie, i Rosja również aktywnie zabiegało o to, żeby no właśnie on, a nie kandydat francuski, został królem Polski. Ale też Fryderyk August dość sprawnie zabiegał o poparcie szlachty innymi metodami niż tylko przekupstwem. Przeszedł na katolicyzm. Był protestantem. Części szlachty się wydawało, że mamy powtórzenie historii z Jagiełłą. Jagiełło przyjął chrzest i ochrzcił Litwę. Oto protestancki władca Saksonii przyjmuje katolicyzm, więc być może protestancka Saksonia stanie się dzięki związkom z Polską katolicka. Fryderyk August obiecywał również bardzo wiele szlachci. Obiecywał, że pomoże odzyskać dla Rzeczpospolitej Mołdawię, czyli to, co nie udało się Sobieskiemu. Czynił nawet aluzję, że może uda się odzyskać Śląsk.
Obiecywał szlachcie zachowanie dotychczasowego ustroju Polski, że nie będzie dążył do koronacji za życia swojego syna. Przypominam, że takie dążenia miał Jan III Sobieski, chociaż nie zakończyły się one sukcesem. Obiecywał więc szlachcie to, co szlachta chciała usłyszeć. Przybył dość szybko na teren Rzeczpospolitej, no i został koronowany na króla Polski. Franciszek Conti pojawił się w Gdańsku, no ale widząc sytuację, widząc, że nie ma jakiegoś dużego poparcia, chociaż była część szlachty gotowa walczyć po jego stronie przeciwko Augustowi II Mocnemu, wycofał się, odpłynął z powrotem do Francji. Także w 1667 roku królem Polski został Fryderyk August. W Polsce przeszedł do historii jako August II. Kim był? Był młodym człowiekiem, który wcześniej przejął władzę w Saksonii, zafascynowany Ludwikiem XIV, który dążył do zbudowania monarchii absolutnej w Saksonii i w Polsce. I w Saksonii i w Polsce mu się to nie udało, chociaż władza Fryderyka Augusta w Saksonii była bez porównania większa niż w Rzeczpospolitej. Był to człowiek o olbrzymich ambicjach, człowiek, który chciał z własnej rodziny Wettinu uczynić jedną z ważniejszych rodzin panujących w Europie. Człowiek, który miał pewne talenty polityczne, natomiast skutki jego decyzji dla Polski okazały się opłakane. Niekoniecznie dla Saksonii. Tu mamy kolejny przykład człowieka, który różnie zapisał się w pamięci różnych narodów, którymi rządził. Pamięć o Fryderyku Augustie w Saksonii jest dobra. Pamięć o Augustie II Mocnym w Polsce jest najczęściej fatalna. August II, nazwany później Mocnym, był postawnym mężczyzną, który popisywał się siłą fizyczną. Łamał podkowy, podnosił armaty. Stąd później ten przydomek Mocny. Był również człowiekiem, który słynął z temperamentu seksualnego. Miał niezliczoną ilość kochanek. W jego sypialni gościły i księżne, i kobiety z ludu. Przypisuje mu się, że był ojcem ponad 300 dzieci, co oczywiście trudno w praktyce zweryfikować. Chociaż równocześnie August II nie pozwolił, aby którakolwiek z jego licznych kochanek uzyskała wpływ na jego życie polityczne. Ściśle rozdzielał sprawy sypialniane od spraw politycznych. August II Mocny przejmuje władzę w Rzeczpospolitej i wraca do pomysłu Sobieskiego, co zresztą szlachcie obiecywał, czyli pomysłu zdobycia Mołdawii. Tym razem plan był taki. Po zdobyciu Mołdawii, Mołdawia miała się stać księstwem Wettinów, czyli Wettinowie mieli zdobyć kolejny tron w Europie, mieli już Saksonię, mieli Polskę, teraz Mołdawię, a to również miało wzmocnić ich w relacjach w Rzeczpospolitej, no bo Polacy teraz, chcąc, żeby Mołdawia była związana z Polską, no będą przymuszeni do tego, żeby kolejnego Wettina wybrać na króla Polski. Przypominam, że w podobny sposób myślał Jan III Sobieski. No i teraz August II Mocny szykuje wyprawę przeciwko Turkom. Turcy uprzedzają wyprawę Augusta II Mocnego. W 1668 roku najeżdżają Rzeczpospolitą i dochodzi do bitwy pod Podhajcami. Wojskami polskimi dowodził hetman polny koronny Feliks Kazimierz Potocki. Miał do dyspozycji 6 tysięcy żołnierzy. Przeciwko sobie miał armię tatarską liczącą 14-15 tysięcy żołnierzy i odniósł tutaj zwycięstwo. Była to ostatnia bitwa stoczona między wojskami polskimi i tureckimi w historii i jedno też z ostatnich zwycięstw I Rzeczpospolitej. W następnym roku mamy pokój w Karłowicach, który kończy wojnę Ligi Świętej przeciwko Turcji. Na mocy pokoju w Karłowicach do Polski wrócił Kamieniec Podolski, ziemia Podolska i Bracławska, czyli granice wracają do stanu sprzed najazdu tureckiego w 1672 roku. Polska więc obroniła swoje południowe granice. Nic nie zyskała na długoletnich wojnach z Turcją więcej niż ta obrona dotychczasowego stanu posiadania. Austria wyszła z tej wojny wzbogacona o przejęcie kontroli nad Węgrami. Można więc powiedzieć, że August II odniósł sukces na początku swojego panowania, ale rzesze szlacheckie przypisywały i słusznie ten sukces nie jemu, ale poprzednikowi, widząc w tym takie zwycięstwo z nagrobu Jana III Sobieskiego. Nie wyszło więc Augustowi II Mocnemu podbicie Mołdawii dla rodziny Wettinów. Pojawił się nowy pomysł, opanowanie Inflant. Kalkulacja była podobna. Wettinowie przyjmują władzę w Inflantach, mają więc kolejny obszar w Europie, który kontrolują. Polacy, chcąc
aby inflanty były związane z Polską, będą musieli wybierać Wettinów na królów Polski. W 1698 roku August II spotkał się w Rawie z Piotrem Wielkim i tam panowie dogadali się co do wojny ze Szwecją. Szwecja wydawała się łatwym przeciwnikiem. Młody król Szwecji, który w momencie rozpoczęcia wojny miał zaledwie 18 lat, Karol XII, wydawał się łatwym przeciwnikiem, więc wydawało się, że ta koalicja, którą zmontował Piotr, zwany później Wielkim, koalicja składająca się z Rosji, z Saksonii i Danii, no bez trudu odniesie zwycięstwo. Tymczasem młodziutki Karol XII okazał się geniuszem wojny. Wojna wybucha w 1700 roku. Karol XII błyskawicznie pokonuje Danię, rozbija pod Nadwą wojska rosyjskie i pokonuje oblegających Rygę Sasów, po czym wkracza na teren Rzeczpospolitej. I tutaj, mimo że Polska formalnie nie brała udziału w tej wojnie, szlachta polska nie wyraziła zgody na udział Polski w wojnie północnej, przez kilka lat Polska będzie teatrem wojennym, gdzie będą maszerować wojska saskie, wojska szwedzkie, wojska rosyjskie. Wszystkie tereny będą grabić, mordować. Zniszczenia, jakie będą skutkiem tych wydarzeń, będą większe od tych czasów potopu. To uwikłanie się Karola XII w walki na terenie Polski było bez wątpienia błędem Karola XII. Karol XII powinien, zamiast tracić czas na zmagania się z Augustem II na terenie Rzeczpospolitej, pokonać do końca Piotra Wielkiego i zmusić Rosję do pokoju. Wikłając się w długoletnie walki na terenie Polski, Karol XII dał czas Piotrowi Wielkiemu do odbudowy armii, do stworzenia potęgi militarnej państwa rosyjskiego, co doprowadzi później do klęski armii szwedzkiej, ale o tym za jakiś czas. Toczą się więc działania wojenne na ziemiach polskich. Większość szlachty stoi po stronie Augusta II, ale są też tacy, którzy byli w opozycji do Augusta II, zwłaszcza dużo takich przedstawicieli staroszwedzkiego było w Wielkopolsce. Tutaj potężny ród Leszczyńskich wspierał od początku Karola XII. Karol XII zajmuje Warszawę, Kraków, odnosi liczne zwycięstwa nad wojskami saskimi, no ale dochodzi do wniosku, że należałoby zdetronizować Augusta II i doprowadzić do wyboru na króla Polski kogoś, kto byłby usłużny w stosunku do niego. Chciał po prostu obsadzić tron Polski swoim faworytem. Początkowo myślał o Jakubie Sobieskim, ale Jakub Sobieski został przez Augusta II wraz z bratem Konstantym porwany. Był jeszcze jeden Sobieski, ale on odmówił. Aleksander Sobieski nie chciał objąć władzy w Polsce. W tej sytuacji Karol XII doszedł do wniosku, że królem Polski ma zostać Stanisław Leszczyński. Dlaczego Karol XII wskazał na Stanisława Leszczyńskiego? Polski historyk Andrzej Zachorski tak tłumaczył ten wybór króla Szwecji. Cytuję. Wyglądało to bowiem tak. Karol XII, żołnierz i prostak, odważny do szaleństwa, lakoniczny i zamknięty, wróg wszelkich uciech życiowych, i Stanisław, cywil całkowity, upatrujący piękno życia w wygodzie, luksusie, sybaryta, w dobrej kuchni rozkochany, a przy tym człowiek o wielkiej ogładzie, związany z centrami kultury europejskiej, umiejący mówić łagodnie i rozlewnie. Jakaż to różnica kapitalna. Tu chmurny młodzieniec, król Szwedów, i tam polski magnat, potomek może nie tyle rycerskich tradycji Lechistanu, co przedstawiciel męskiego europejskiego rokoka. Otóż polski historyk Zachorski tłumaczy to taką fascynacją przeciwieństw. Leszczyński był całkowitym przeciwieństwem Karola XII, ale to być może spodobało się Karolowi XII. Ta ogłada, ta gładkość, ta wielkopańska maniera życia, być może to urzekło Karola XII. Nie wiemy. Faktem jest, że Karol XII postawił na swoim, doprowadził do tego, że ta niewielka część szlachty, która go popierała, zawiązała w 1704 roku Konfederację Warszawską, ogłosiła tam detronizację Augusta II, no i wybrała na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Ten wybór zresztą nie spodobał się nawet niektórym zwolennikom Karola XII, no ale nie mieli oni wiele do gadania. Przeciwnicy Stanisława Leszczyńskiego zawiązali Konfederację Sandomierską,
deklarując w dalszym ciągu poparcie dla Augusta II. Większość polskich historyków, Zachorski, Gierowski, wielu innych, uważa, że Stanisław Leszczyński jest figurantem, jest osobą narzuconą Polsce przez Karola XII, jest marionetką w jego rękach. Bardzo krytycznie ocenia tutaj rolę Leszczyńskiego w historii Polski. Wielu historyków uważa, że Leszczyński jest pierwszym królem Polski narzuconym nam przez obce dwory w czasach wolnej lekcji. Czy Stanisław Leszczyński ma swoich obrońców? Ma, chociaż jest ich niewielu. Jednym z nich był historyk Jerzy Łojek, który twierdził, że największym nieszczęściem, jakie Polskę spotkało, to było uzależnienie od Rosji. Jerzy Łojek twierdził, że czymś o wiele lepszym był protektorat szwedzki od protektorat rosyjskiego. Jerzy Łojek uważał, że mając do wyboru zależność Polski od Rosji i Szwecji, zależność Polski od Szwecji była dużo czymś lepszym niż zależność Polski od Rosji. No jeżeli przyjmiemy taką optykę, no to oczywiście w tym sporze między Leszczyńskim i Augustem II no rację miał Leszczyński. Jerzy Łojek był wyraźnie zafascynowany postacią Leszczyńskiego. Widział w nim kontynuatora najlepszych tradycji Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Takim dowodem, który miał potwierdzać właśnie te szerokie horyzonty polityczne Leszczyńskiego, był układ, jaki zawarł z hetmanem Mazepą w 1708 roku, który przypominał ugodę w Hadziaczu. Tą ugodę, którą Polacy zawarli z Kozakami w czasach Jana Kazimierza, którą Kozacy następnie zerwali. Także Leszczyński przejmuje władzę w Warszawie, jest marionetką w rękach Karola XII, niewiele może zrobić. W 1705 roku podpisuje układ, który praktycznie czyni z Polski szwedzki protektorat, który pozwala Szwedom właściwie robić na terytorium Polski, co im się żywnie podoba. Trwa w dalszym ciągu wojna między zwolennikami Szwedów i przeciwnikami Szwedów. W 1706 roku w obliczu porażek Francji w wojnie o sukcesję hiszpańską Karol XII uzyskuje zgodę na wkroczenie na teren cesarstwa. Saksonia nie graniczyła Rzeczpospolitą. Wojska, żeby dostać się do Saksonii, musiały przejść przez ziemię należące do Habsburgu. Tą zgodę uzyskali dopiero w 1706 roku. Karol XII zajmuje Saksonię, no w tej sytuacji August II zostaje zmuszony do abdykacji, do zawarcia układu pokojowego z Karolem XII. Jedynym królem Polski zostaje więc Stanisław Leszczyński, ale jego zwolennicy się wcale nie poddają. Walka trwa dalej. Szukają poparcia u Piotra Wielkiego. U Piotra Wielkiego takie poparcie znajdują. Piotr Wielki szuka nowego kandydata na króla Polski. Chce również, jak gdyby, swojego faworyta ogłosić królem Polski. Do tego nie dochodzi, bowiem historia się tak potoczyła, że kandydat Piotra Wielkiego tym królem Polski ogłoszony nie został. Dlaczego? Bo doszło do klęski Szwedów pod Połtawą. W 1709 roku Karol XII rusza na Ukrainę, liczył na pomoc hetmana Mazepy i Kozaków. Okazało się, że hetman Mazepa ma znikome poparcie na Ukrainie. Większość Kozaków poparła w tym konflikcie Piotra Wielkiego. Dochodzi do bitwy pod Połtawą. Przed bitwą pod Połtawą Karol XII zostaje ranny. Szwedzi bitwę pod Połtawą przegrywają. Karol XII ucieka do Turcji. August II mocny na wieś o tym, że Szwedzi przegrywają tak ważną bitwę, że szala w tej wojnie przechyla się na stronie rosyjskiej, ogłasza, że abdykacja jest nieważna, wraca do Rzeczpospolitej i przejmuje władzę z powrotem w 1709 roku. Ciesząc się poparciem Piotra Wielkiego, stając się powoli władcą coraz bardziej zależnym od cara rosyjskiego. Stanisław Leszczyński opuszcza terytorium Rzeczpospolitej, udaje się do Turcji, potem do Szwecji. W pewnym momencie nawet wraca na teren Rzeczpospolitej, ale nie przynoszą te starania większych tutaj efektów. Stanisław Leszczyński znika nam z historii Polski na wiele lat, bo wróci, ale o tym już na kolejnej lekcji historii. Nie udało się Augustowi II zdobyć dla Wettinów Mołdawii, nie udało się Augustowi II zdobyć dla Wettinów Inflant. Próbuje więc August II zbudować w Polsce monarchię absolutną przy pomocy wojsk saskich. Wkraczają do Polski wojska saskie, otacza się Sasami, odsuwa Polaków od wpływów na to, co robi. Polacy są coraz bardziej pozbawieni możliwości
wpływania na politykę swojego władcy, czyli te zasady demokracji szlacheckiej są ograniczane, to doprowadza do buntu szlachty i nie tylko szlachty przeciwko wojskom saskim. W 1715 roku w Tarnogrodzie nawiązuje się konfederacja szlachecka pod marszałkiem Stanisławem Leduchowskim. Główny postulat to usunięcie wojsk saskich Rzeczpospolitej. Wybucha powstanie antysaskie, przyłączają się do tego powstania również chłopi nękani kontrybucjami. Działania to wojenne toczą się ze zmiennym szczęściem. Nikt nie może uzyskać przewagi. Z jednej strony konfederacje są za słabi, żeby pokonać regularne, dobrze wyekipowane, dobrze wyszkolone wojska saskie. Z drugiej strony wojska saskie są w stanie spacyfikować tak dużego kraju jak Rzeczpospolita. Obie strony zwracają się do Piotra Wielkiego, który świetnie tą sytuację wykorzystuje, który podburza konfederatów przeciwko królowi, no po to, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że obie strony zwrócą się do niego jako do mediatora. No i rzeczywiście Piotr Wielki doprowadza do zakończenia konfliktu, doprowadza do porozumienia konfederatów z królem. No to porozumienie jest zatwierdzone na Sejmie Niemym w 1717 roku. Sejmie Niemym, bo nie było w nim żadnej dyskusji, żeby nikt nie krzyknął liberum veto, żeby nikt tego Sejmu nie zerwał. Jakie były zasady tego porozumienia? Wojska saskie opuściły Polskę, no to był sukces szlachty. Ministrowie sascy nie mogą podejmować decyzji odnośnie Rzeczpospolitej, czyli Unia z Saksonią ma mieć charakter tylko Unii personalnej, to też jest sukces szlachty, ale z drugiej strony Sejm Niemy wprowadza stałe podatki na wojsko, wzrasta budżet państwa, te podatki mają wystarczać na 24 tysiące porcji żołnierskich, ale biorąc pod uwagę, że trzeba było również utrzymać oficerów, no więc w praktyce dawało to jakieś 12 tysięcy regularnej armii. Tu również ograniczono władzę hetmanów, nakazano na przykład przebywać na granicach w okresie bezkrólewia i zakazano prowadzenia własnej dyplomacji. Tak więc Sejm Niemy wprowadza pewne konieczne reformy. Wprowadza podatki, które zwiększają dochody państwa, wprowadza armię regularną, śmiesznie małą w stosunku do tego, co mieli sąsiedzi, ale i tak większą niż to było do tej pory, czy ogranicza trochę władzę hetmanów. To były reformy, które szły w dobrym kierunku. Ale była rzecz, która się kładła nad wszystkim cieniem, bowiem gwarantem tego był Piotr Wielki. W jakim kraju suwerennym, w jakim kraju niepodległym jest tak, że gwarantem jakichś kwestii ustrojowych jest obcy monarcha? Sejm Niemy jest taką pieczęcią, która pokazuje, że Polska przestaje być krajem suwerennym, staje się protektoratem rosyjskim. Faktycznie Polska tym protektoratem rosyjskim stała się już wcześniej, ale no ten rok, 1717, był takim momentem, że trudno już było ten protektorat rosyjski kwestionować. August II Mocny był władcą ambitnym. Próbował się spod tej kurateli Piotra Wielkiego wyrwać. Zaczął nawet starania dyplomatyczne, aby stworzyć koalicję antyrosyjską. Tam miała być obok Rzeczpospolitej, Saksonii, Wielka Brytania, Habsburgowie, ale nic z tego nie wyszło. Nie wyszło z tego nic między innymi dlatego, że szlachta polska nie wierzyła już w żadne deklaracje Augusta II Mocnego. Kiedy kolejny pomysł Augusta II nie wypalił, August II próbuje wzmocnić swoją władzę za cenę rezygnacji z części terytorium, czyli oferuje sąsiadom układ następujący. Zabierzcie część Polski, a pozwólcie mi w części pozostałej zbudować monarchię absolutną. Ale tego typu propozycje też spotykają się z odmową. Jak jesteśmy przy propozycjach rozbiorowych, to propozycje rozbiorowe już wcześniej zgłaszają Prusy, które mają ochotę na połączenie dwóch części Królestwa Pruskiego, czyli dawnej Brandenburgii i Prus książęcych, ale Piotr Wielki nie wyraża zgody na rozbiór Polski. Dlaczego? Bo Piotr Wielki chciał mieć protektorat nad całą Polską. Piotr Wielki uważał, że uda mu się kontrolować całą Polskę. Nie chciał się tą Polską z nikim dzielić, ponadto Piotr Wielki nie chciał wzmocnienia Prus. Widział w Prusach w dalszej czy bliższej perspektywie konkurenta, rywala w polityce europejskiej. Nie był więc zainteresowany wzmocnieniem pozycji Prus, w związku z tym te propozycje pruskie zostały odrzucone.
Jak bardzo cynicznym władcą był August II Mocny, świadczy sprawa tumultu toruńskiego. Otóż w Toruniu większość stanowili protestanci, ale byli również katolicy. Było również tam kolegium jezuickie. I teraz 16 lipca 1724 roku tłum mieszczan zaatakował kolegium jezuickie, demolując wnętrze i naigrywając się bezmyślnie z przedmiotów kultu religijnego. Sprawa zbulwersowała szlachtę. Powołano specjalną komisję królewską, która działała jako sąd. Ta komisja skazała burmistrza i 9 mieszczan na karę śmierci. Sam August II zachęcał do tego, żeby wyroki były surowe. W obronie protestantów wystąpił nuncjusz, przedstawiciel papieża, przedstawiciel kościoła katolickiego. Ofiarą tego tumultu padli katolicy. Przedstawiciel kościoła katolickiego prosi Augusta II o złagodzenie wyroku. August II się nie godzi. Dochodzi do egzekucji publicznej. Dlaczego August II nalegał na wykonanie wyroków śmierci? Dlaczego był taki bezwzględny? Czy chciał się w ten sposób przypodobać szlachcie? Nie. Chciał skompromitować państwo, w którym rządzi. Liczył na to, że sprawa stanie się głośna w Europie i to ułatwi mu jego zabiegi o budowanie w Polsce monarchii absolutnej. Sprawa rzeczywiście stała się głośna w Europie. Czy było to coś wyjątkowego w Europie? Nie. W Europie działy się wcześniej rzeczy dużo gorsze niż to, co się wydarzyło w Toruniu w 1724 roku. Ale wydarzenie było na tyle bulwersujące, było na tyle dobrym pretekstem, że niektóre kraje groziły wręcz interwencją zbrojną w Polsce. Takim władcą, który chciał wykorzystać tę sprawę do zbrojnej interwencji, był Piotr Wielki. Być może, gdyby nie umarł w 1725 roku, do tej interwencji by doszło. Pod koniec rządów Augusta II w Polsce powstają dwa ugrupowania magnackie, które w jakiejś mierze zdeterminują historię polityczną Rzeczpospolitej w wieku XVIII, czyli familia Czartoryskich, ugrupowanie skupione wokół rodziny Czartoryskich, w tym ugrupowaniu jest również ojciec przyszłego króla Polski, Stanisław Poniatowski. Czartoryscy zostali wyniesieni do zaszczytów, do urzędów właśnie przez Stasu, przez Augusta II. No i mamy obóz staroszlachecki skupiony wokół Potockich, składający się z magnaterii, której fortuna, bogactwo powstało no, mniej więcej 100 lat wcześniej niż fortuna Czartoryskich. Te dwie grupy magnatów będą walczyć ze sobą o wpływy, te dwie grupy magnatów będą zrywać kolejne sejmy. Konflikt między tymi dwoma grupami magnackimi, tak jak już mówiłem przed chwilą, będzie opisywał historię wewnętrzną Rzeczpospolitej w wieku XVIII. Polska pod rządami Augusta II staje się protektoratem rosyjskim. Polska coraz mniej jest podmiotem polityki, a coraz bardziej jest przedmiotem działań politycznych sąsiadów. W 1720 roku w Poczdamie zawarto porozumienie Rosji z Prusami, w którym oba te kraje postanowiły, że będą w Polsce utrzymywać wolność szlachecką. Czyli mówiąc inaczej, że będą utrzymywać w Polsce anarchię, że nie pozwolą w Polsce na żadne reformy. 12 lat później, w 1732 roku, kiedy życie Augusta II Mocnego zmierzało do końca, zawarto traktat Löwenwolda, traktat Trzech Czarnych Orłów. Traktat, który zawarli ze sobą przedstawiciele Rosji, Austrii i Prus. Postanowiono tam, że te trzy kraje nie dopuszczą, aby królem Polski został syn Augusta II, że nie dopuszczą, aby królem Polski został Stanisław Leszczyński, że wysuną własnego kandydata, który będzie infant portugalski Dom Emanuel. Tak więc obce dwory, jeszcze za życia króla, już ustalają, kto będzie polskim królem, a tym polskim królem zostać nie może. 31 stycznia 1733 roku. Śmiertelnie chory. August II Mocny przyjechał do Warszawy i umiera na Zamku Królewskim. Przed śmiercią miał powiedzieć, że korona Polski to była jego korona cierniowa, a ostatnie zdanie, jakie miał wygłosić umierając, miało brzmieć następująco. Całe moje życie było jednym nieprzerwanym grzechem. Boże, zlituj się nade mną.
Jeżeli tak było, to można powiedzieć, że chociaż pod koniec życia August II dokonał pewnej oceny swojego postępowania. August II Mocny to bez wątpienia postać bardzo ważna w historii Polski. Postać bardzo krytycznie oceniana przez historyków od Konopczyńskiego po Łojka. Natomiast dzisiaj część historyków próbuje trochę rehabilitować Augusta II, twierdząc, że ten taki jednoznacznie czarny obraz Augusta II, który do dzisiaj króluje w wielu podręcznikach, jest obrazem niesprawiedliwym. Pozwólcie więc Państwo, że zakończę tą lekcję opinią historyka Andrzeja Zachorskiego. Ten nieprzeciętnie zdolny człowiek o przeogromnych ambicjach, często trafnych ocenach i poczynaniach był politykiem, który nie cofał się i nie rezygnował do końca. Historia Polski nie zna postaci równie pełnej siły uporu o tak sprzecznych, często chimerycznych dążeniach. Był to człowiek nietuzinkowy, stanowiący niepospolitą mieszaninę zalet męża stanu i wad cynicznego oszusta. Życie przegrał. Polityki wygrać Polskę nie potrafił. Umiał do końca żyć z rozmachem i fantazją, zdumiewając ognistą zmysłowością i temperamentem. Bajeczny, barwny, tragiczny król stanął na bezdrożach przedostatniego aktu polskiego dramatu i nie potrafił, mimo wielu wysiłków, zapobiec klęsce kraju, znajdującego się na skraju przepaści.